kuchni. Jak dwaj apostołowie, tymczasem już na belce startowej siedzi Filip Aschenwald, najwyżej sklasyfikowany z Austriaków. Ósme miejsca to jego specjalność w tym sezonie. Ósmy w Wiśle, ósmy w Engelbergu. Musiał teraz trochę powalczyć z podmuchami wiatru, to był daleki skok. Zielona linia w pobliżu 138 metra, on wylądował odrobinkę bliżej, ale to był dobry skok. Osiemnastki u większości sędziów, 136,5 metra. Dalej od niego Geiger, dalej od niego Piotr Żyła. Ale Aschenwald zrobił chyba wszystko, co mógł zrobić. Będzie zatem po raz kolejny w pierwszej dziesiątce. Tak jak w Oberstdorfie, kiedy był ósmy. Jest trzeci. Jest za Piotrkiem Żyłą i za Karlem Geigerem. Tak by zresztą wynikało z odległości, którą osiągnął. Oczywiście do tego zachodzą punkty z pierwszej kolejki. I pozostało już ich tylko czterech. Eisenbichler, Stoch Kubacki i Halvor Egner Granerud. Markus Eisenbichler 137,5 metra podczas pierwszego skoku. Teraz około 136,7 będzie potrzebował, by zaatakować pozycję Piotrka Żyły. Dynamiczne wyjście z progu Markusa Eisenbichlera i nie ma odległości i nie wyprzedzi Piotrka Żyły, co oznacza w moim przekonaniu na ten moment, że Piotrek Żyła w najgorszym wypadku będzie dzisiaj czwarty w tym konkursie. 134 metry. Karl Geiger, Severin Freund, Pius Paszke oraz inni już wychodzą powoli, bowiem Markus Eisenbichler był najwyżej sklasyfikowanym niemieckim skoczkiem po pierwszej serii. Patrzę na noty od sędziów, od 17,5 do 18,5 punktu odjęte 1,9 za wiatr. To jest około 18 metra na sekundę pod narty, ale 134 metry. No nie, Piotrka nie ma takiej możliwości, żeby on wyprzedził Piotrka Żyłę. I chyba nie ma takiej możliwości, żeby wyprzedził Karla Geigera. Oczywiście sztab trenerski zadowolony, bowiem czwarty. A więc przegrywa również z Filipem Aschenwaldem Markus Eisenbichler. Był czwarty, jest czwarty, a my już wiemy, że Polacy dzisiaj staną na podium. Na pewno, bo prowadzi Piotrek Żyła, zostało trzech, a wśród nich dwóch Polaków. Matematyka nie kłamie. Dziesiąte, a może dziesiąte i jedenaste podium, bo dotąd Polacy dziewięciokrotnie stawali na podium. Piotrek Żyła prowadzi, Kamil Stoch na belce startowej, tylko on z polskich skoczków tu wygrywał. 2018 rok, pamiętamy, teraz życzymy, troszkę wieje z tyłu. Trudna sytuacja, wystarczy 131. Kamil Stoch znakomicie leci, ląduje i chyba poza tą zieloną linią, chyba mamy lidera, a więc dwaj Polacy na czele. Kamil Stoch przed Piotrkiem Żyłą, tak to przynajmniej w tej chwili wygląda. Przypomnijmy, tak, 132 metry. Przypomnijmy, że po trzech kolejkach tego 69. turnieju czterech skoczni Kamil Stoch prowadził o jeden próg przed Halvorem Egnerem Granerudem. Teraz Kamil skacze znakomicie. 18, 18,5 punktu, 0,9 punktu dodanego za wiatr. To są wszystko przeliczniki, które zawsze musimy uwzględniać. Cieszą się polscy trenerzy, bo mamy dwóch Polaków na czele. Pierwszy... No właśnie, muszę zawiesić na chwilę głos, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj coś mogło nas zawieść. 260,4 nota Piotrka Żyły, a jednak Kamil drugi, a jednak, ale za to Piotrek pierwszy. No jakie by nie było rozwiązanie, jest dla nas radosne. Piotr Żyła przed Kamilem Stochem, dwóch do końca. A tymczasem Kamil o 0,1 punktu wyprzedził Karla Geigera. Prowadzi Piotrek, Kamil i teraz Dawid Kubacki. Dawid, 21 razy na podium w karierze w zawodach Pucharu Świata. 4 zwycięstwa, pięciokrotnie drugi, 12 razy trzeci. 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka Żyłę, by dołączyć do kolegów wysoko nad skokiem. Dawid! Dawid, jakżeż cudownie, jak wspaniale, ależ znakomita próba Dawida Kubackiego. Odpalił z progu niesamowicie, jak taki noworoczny fajerwerk biało-czerwony. Rekord skoczni mamy. 144 metry, pół metra dalej od rekordu skoczni, ale w jakim stylu? Znakomicie, idealne noty. Pojawiają się dziewiętnastki, nota 18,5 punktowe, odjęte 5,3 punktu. Przemek, Dawid Kubacki będzie liderem. Piotr Żyła na miejscu drugim. Kamil Stoch.
Stoch na miejscu trzecim, na pozostał tylko Halvor Egner Granerud. Dwóch Polaków dzisiaj na 100% na podium zawodów Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen. Panowie, takiego prezentu noworocznego, no to my bardzo dziękujemy. Tak, fruwa w powietrzu, tata Zuzanny, 144 metry, tak jak w tym drugim treningu w Sylwestra. Tak i teraz w nowy rok Dawid Kubacki, najlepszy w historii na Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen. Cóż my teraz mamy Państwu powiedzieć, skoro został lider Pucharu Świata, skoro został Halvor Egner Granerud. No, Granerud zajmuje albo pierwsze, albo czwarte miejsce. Życzymy mu jak najlepiej. Czwartego. Ale gdyby było czwarte, mielibyśmy polskie podium w komplecie. Ale ceńmy klasę Norwega, bo jest naprawdę w wybornej formie. Może tu zrobić wszystko. Miał punkt przewagi nad Dawidem Kubackim. Musiałby teraz pofrunąć, skoczyć poza linię rekordu skoczni. To może okazać się niebezpieczne. Rozmiar tej skoczni to 140 metrów. A zatem co? Skrócić rozbieg, aby było bezpiecznie. Będzie wtedy rekompensata za krótszy rozbieg. Jaką decyzję podejmie jury, ewentualnie trener Sztekl, jaką podejmie decyzję? Pamiętam, w rozważaniach przed tym konkursem były takie dyskusje, że przed skokiem Graneruda Sztekl skróci rozbieg. No ale wtedy trzeba skoczyć 95% odległości, 134,5 metra. Jeżeli na żądanie trenera danego zawodnika, no bo jeżeli to jury wyznaczy skrócenie rozbiegu, no to inna sytuacja. Halvor Egner Granerud i znów przed ostatnim skoczkiem, trochę przypomina mi się Oberstdorf z 29 grudnia, tam czekał Karl Geiger. Ale teraz piękne obrazki, obóz norweski i obóz polski. Kubacki prowadzi, Żyła drugi, Stoch trzeci. Dawid Kubacki z rekordem skoczni w serii finałowej. No czegoż więcej trzeba? Co więcej trzeba zrobić, by wygrać noworoczny konkurs? A tymczasem Halvor Egner Granerud odpina narty. Czyżby wobec tego jakaś zmiana miała nastąpić? 27 punktów, o ile sobie przypominam. Dawid Kubacki tracił do lidera po konkursie w Oberstdorfie. W tej chwili prowadzi z przewagą 21,7 punktów nad Piotrem Żyłą. Liderem naturalnie był Karl Geiger. On przegrywa z Dawidem o 22,2 punktów, więc jeszcze troszkę zostało. Ale ile zostało tych punktów odrobionych? Karl Geiger także wpatrzony dokładnie. Przecież wiadomo, o co toczy się gra. Sandro Pertile na prostą fasę i bokiem tutaj Sepp Gracer, odpowiedzialny za kontrolę sprzętu. To właśnie ten panu, to tego pana udają się zawodnicy, by mierzyć kombinezon, by mierzyć długość narty. No, jeżeli pojawiają się dyskwalifikacje. Musimy poczekać troszeczkę z powodu zbyt mocno bijącego wiatru. We will continue with one four jumper and then we will utilize or we will complete the round. Będzie teraz przedskoczek, a później będziemy kontynuować zawody. Przemek, dramaturgia tego konkursu jest fenomenalna, jest coś ale niewiarygodnego. Ja ci powiem, nie lubię wróżb, ale jeżeli w pierwszy dzień nowego 2021 roku jest trzech Polaków na czele przed ostatnim skoczkiem, to rok, przynajmniej w skokach narciarskich, zapowiada się nieźle. A Mistrzostwa Świata przed nami. Nie tylko, również Roer. Walka w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale do tego jeszcze przecież Zakopane. Do tego jeszcze jeden konkurs w Polsce. A więc tych szczytów, na które wspinać się będą polscy skoczkowie. Nie tylko Polscy, ale oczywiście cała gromada. A więc grupa skacząca w zawodach Pucharu Świata. Jeszcze przed nami jest Johan Andre Forfang i wszyscy ci pozostali, którzy patrzą. Forfang, ósmy w tej chwili po pierwsze, w tym momencie najwyżej sklasyfikowany z Norwegów na ósmym miejscu po skoku na odległość 139 metrów. To była najdłuższa próba do momentu, kiedy na belce nie usiadł Dawid Kubacki. Nie huknął rekordu skoczni 144. Halvor Egner Granerud rusza i musi skoczyć 141 metrów.
wysoko leci nad zeskokiem, ale ląduje przed zieloną linią. A więc mamy zwycięzcę, a tym zwycięzcą może być tylko Dawid Kubacki. Może to być drugie polskie zwycięstwo w historii. Polacy już się ściskają, my też się tutaj ściskamy z Sebastianem Szczęstym. Tam w studio pewnie Maciej Jabłoński też się ściska z naszymi ekspertami. A państwo w domach, proszę państwa, mamy drugie zwycięstwo na tej skoczni w historii konkursu w turnieju czterech skoczni dla Polski. Halvor Egner Granerud skacze 136 metrów. Pięknie, stylowo. Dostał za to noty 18,5 punktu, ale to nie wystarczy, żeby wyprzedzić Dawida. Czy to wystarczy, aby wyprzedzić Piotrka Żyłę? Tam była duża różnica, więc być może Norweg rozdzieli Polaków, ale i tak dwóch Polaków będzie stało dzisiaj na podium. Tata Zuzanny to jest dzisiaj król skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Jeszcze Andrzej Stękawa, który dzisiaj zajmie 10. pozycję. Czterech Polaków w pierwszej dziesiątce. Gdyby to była drużynówka, zlalibyśmy na kwaśne jabłko. Stłuklibyśmy na kwaśne jabłko cały świat. Jest drugi, Halvor Egner Granerud. Po raz pierwszy drugi, bo tak to było tylko czwarty i pierwszy. Ale wiadomość numer jeden. Dawid Kubacki wygrywa noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Drugi konkurs 69. turnieju czterech skoczni. Piąte zwycięstwo Dawida Kubackiego w jego karierze w zawodach Pucharu Świata. 22. podium. Jakżeż cudownie zaczyna się ten nowy rok dla nas. Dwóch Polaków na dwóch, w trzech pierwszych miejscach wygrywa Dawid Kubacki. Trzecie miejsce dla Piotrka Żyły. Kamil Stoch czwarty, a więc trzech biało-czerwonych w czołowej trójce. Granerud obejmie prowadzenie w klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Spójrzmy jeszcze raz na tę punktację. 7,2 punktu nad Granerudem ma. No i ten rekord skoczni, który już zostaje zapisany, którego już nikt nie odbierze, przynajmniej przez rok. A w turnieju czterech skoczni Granerud 4 punkty przed Geigerem, a Kamil Stoch na trzecim miejscu. A Dawid Kubacki na czwartym miejscu. Kamil Stoch traci 6,7 punktu do Graneruda na półmetku turnieju czterech skoczni. Dawid Kubacki tylko 8,6 punktu, a Markus Eisenbichler, który jest piąty, tu strata już jest większa, bowiem 23,5 punktu. Kamil Stoch trzeci. A gdzie jedziemy? Jedziemy przecież do Innsbrucka, do ulubionej skoczni Kamila Stocha, tam, gdzie on się czuje pewnie. No i ten trzeci akt tego